Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Witam was w kolejnym Kino Polecam lub nie. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy film podesłany mi przez Magdę, czyli Oculusa. Jak ktoś nie wie, Magda ma ostatnio straszną fazę na oglądanie horrorów. Zresztą ci, którzy oglądają u niej Minecrafta, są na bieżąco. No i Magda mi podesłała tego Oculusa, że taki zobacz. I stwierdziłam, że kurde, w sumie zobaczę. Powiem szczerze, próbowałam się do tego filmu przymierzyć parę razy, ale wystarczyło, że spojrzałam na plakat. To stwierdzałam, że chyba jednak mi ten film nie podejdzie. Dodatkowo to, że jest to film twórców Paranormal Activity i Martwego Zła, no nie wpływało pozytywnie na moje nastawienie co do tej produkcji. Ale w końcu stwierdziłam, dobra. Magda poleca, okej, zobaczę co i jak. I powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że się przekonałam do obejrzenia tego filmu. Ogólnie mamy rodzeństwo. Brat wychodzi tam z jakiegoś psychiatryka, czy tam poprawczaka, czy jakiegoś innego ustrojstwa. Ogólnie to zastrzelił ojca. Zdarza się. Mam oczywiście starszą siostrę, która oczywiście biegała sobie wolno w tym czasie. No i słuchajcie, siostra stwierdza, że to wszystko wina lustra, które gdzieś tam zawisło u nich w domu. Ona to lustro oczywiście odnajduje. Zabiera je do swojego domu rodzinnego, bierze tam swojego brata, no i będą próbowali coś z tym lustrem wykombinować. Ona oczywiście w międzyczasie opowiada historię o tym, jak to lustro zabijało przez lata innych ludzi, tudzież jak ludzie, którzy mieli w domu to lustro, zabijali innych ludzi. I starają się to za wszelko, znaczy starają się odkryć tajemnicę tego lustra i wymyślić, co z nim można zrobić. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba film ze względu na to, że mamy tą, powiedzmy, rzeczywistość, w sensie ten czas taki realny. Mamy jakieś flashbacki do ich czasów dzieciństwa, gdzieś tam się przewijają inne historie przez to, ale tak fajnie zrobione, że nie ukrywam, że ten film ogląda się przyjemnie. Co prawda końcówka jest, znaczy dla mnie osobiście, była bardzo przewidywalna. Natomiast nie ukrywam, że i tak gdzieś tam film mi się podobał i jest to jeden z lepszych horrorów, które oglądałam w ostatnim czasie. Także ja go oceniam 7 na 10, a jeżeli chodzi o moją ocenę horrorów, to jest naprawdę wysoko. I myślę, że może nawet kiedyś sobie do niego wrócę. Więc jeżeli macie ochotę na jakiś taki w miarę spoko horror, który no dla mnie straszny nie był, ale ma takie momenty, że naprawdę człowiek siedzi wpatrzony w ekran i fajne rzeczy się dzieją, to wam polecam Oculusa i co, i to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!